Uwielbiam potwory. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Sadek Błażej, New Player, nowy gracz z tej strony. Witam was w kolejnym, drugim odcineczku Bestiariusza, jeżeli chodzi o grę Wiedźmin 3 Dziki Gon. Nie jest to co prawda kolejny jakiś tam prawowity odcineczek na kanale, ale słuchajcie, z kolei przyjdzie nam tutaj dzisiaj to załatwić kolejnego stwora, jeżeli chodzi o Bestiariusz z naszej to produkcji. Dzisiaj bierzemy się, słuchajcie, za bazyliszka, kurwa, jednego z drakonidów, bardzo, bardzo potężnego stwora, którego już tam widzimy, słuchajcie, to na dole. Ma jebaka pierdolnięcie, dlatego ja postanowiłem się przed tą walką prawowicie, słuchajcie, to przygotować. Mam ze sobą eliksiry, mam ze sobą olej na miecz, tak więc od tego na pewno sobie zaczniemy. Na początek wprowadzę do swojego organizmu, następnie zasilę o niezłe doładowanie żyły to naszego Geralta. Tak więc słuchajcie, lecimy sobie z tematem. Na początek jaskółeczka, jakże nam na pewno bardzo, bardzo potrzebny eliksir do tego, żeby ten pojedynek przetrwać. I czuję, że będę miał niezłe pierdolnięcie po tym. Tak więc jedziemy. Kurwa. Daję po żyłach, jak nie wiem, słuchajcie, naprawdę. Kurwa, jest potęga. Następnie gromik. Widzę, że nawet lekko gazowany, tak więc to na pewno da nam jeszcze większego kopa. Zaraz, Geralt, po ciebie również zadbam. Znowu ci kurwa zarost odrósł. No znowu jesteś zarośnięty jak małpa. Znowu będę musiał cię wziąć do fryzjera. Będzie jebanie, słuchajcie. O, kurwa. Będzie jak, nie wiem. No i na koniec oczywiście, co my tutaj takie mamy? Puszczyk, nie będzie, słuchajcie, puszczyk, nie wiem czy w ogóle tak naprawdę użyję go w czasie walki, ale okej. Wczoraj w ogóle odbyłem taką próbną walkę z tym bazyliszkiem, nie wiedziałem czy dam mu radę w ogóle. Ale tak. Zobaczymy, będzie teraz pora na rewanżek ze strony naszego bazyliszka. W każdym razie ma jebaka pierdolnięcie. Jeden strzał, taki cenny strzał w naszą tę osobę i pół HP nie ma. Lecimy dalej. Ciepła ta buteleczka, kolorem przypominało mocz. Na szczęście w smaku, chociaż nie wiem jak smakuje. Na szczęście w smaku nie przypomina w każdym razie. Bardziej skłaniałbym się, słuchajcie, ku herbacie. Co prawda to był puszczyk? Nie, herbata to był puszczyk, ale tutaj zobaczcie, jest kubeczek po już wypitej tak naprawdę. Dzisiaj coś gardło mnie boli. Kurwa, przewiało czy nie wiem co tam. No, dobra. Na miecik jeszcze olej nałożymy, słuchajcie. Mam tu olej ze sobą, bach! Kurwa, najlepszy olej w mieście. Tak, żebyśmy mieli poślizg podczas cięcia tego potwora. Proszę bardzo, nie za dużo, żeby na później jeszcze wystarczyło, bo mamy bardzo, bardzo szeroki bestiariusz w naszej to, słuchajcie, produkcji. Na początek na rączki, żeby rękojeść dobrze się trzymało. No a teraz mieczysko. Ostrze. Trzeba je wyglancować. Kurwa, będzie się cięło, będzie, słuchajcie. Sieka krew. Kurwa, lała się wszędzie jucha, taka, że ja pierdolę. Dobra, Geralt, a teraz zadbam o ciebie. No i słuchajcie to, lecimy sobie z tematem. Ogólnie jeszcze taka krótka historyjka przed walką. Albo chuj po walce, słuchajcie. Dobra, jedziemy z tematem. Już skrzeszy, już się domaga w pierdolu. Zamknij ryj, bo ciebie kurwie za chwilę. I dajesz, Geralt. Potartkę sobie jeszcze przygotujemy, słuchajcie. Lubczona gwiazda tańcząca, no to nam się najbardziej weźmie przyda. No i wiadomo, jebaka na początek musimy się wznieść na powietrze. Okej, okay. Gdzie on tam kurwa palcia do jakiejś jaskini? Już myślałem, że atak będzie, już myślałem, że się jebaka szykuje do zmiecenia nas z powierzchni ziemi. Teraz, kurwa, dał radę mnie zaatakować. Jebaka, jeszcze jakieś zatrucie powoduje. Gromik, eskołeczka. O ty kurwa. Dobra, Geralt, petardą go. Zajebiście. Jedziemy z tematem, słuchajcie. Jebany coś tam skrzyczy, jebany czuje jak... Jak palą mu się pióreczka, jak kurczak smażony narożnie się jebaka poczuł. No i dobra, jeszcze raz. Gwiazda tańcząca. Poprawimy sobie kartaczem. O ty kurwa, niezły jest, ma niezłą wytrzymałość. Ale ogólnie ten ogień go niezły, słuchajcie, ogłuszył. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą walkę. Spodziewałem się tak naprawdę troszeczkę większego wyzwania.
A tutaj już, proszę bardzo, bazyliszek leży jak... jak długi, aż skamieniał, kurwa, z wrażenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mam tylko jedno słowo, mam słuchać do powiedzenia. Czy jedno takie zdanie. Mój drogi bazyliszku, wypierdalaj z mojego nieba. Kurwa, słuchajcie, zajebista walka ogólnie z tego wyszła. Co więcej, nie spodziewałem się, że taka łatwa tak naprawdę będzie. Tutaj widzę, że jakiegoś rybaka wpierdoli sobie rano na śniadanie. Ale na Wiedźmina to już... to już miejsca mu nie starczyło. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę walkę. Widzę, że... ten olej na miecz niekoniecznie tutaj był potrzebny. Eliksiry no jako tako się przydały. Aczkolwiek oleju tak czy siak, no drakonity nie mam. Co wam takiego, słuchajcie, jeszcze dzisiaj opowiem? To takie flakoniki, zobaczcie. Z odświeżaczy samochodowych. Musiałem to wypukać, ale i tak poczułem gorzki smak tego wszystkiego. A tu wiadomo, to dla przyjemności pewne różne to sprawy. Słuchajcie, byłem w Skellige. Byłem sobie na wyspach. Ciekawie. Muszę przyznać, naprawdę bardzo fajne krajobrazy. Trochę rzeczy tu już dokonałem, gniazda potworów, jakieś znaleziłem skarby. Nawet się znalazł, znalazło się miejsce mocy, walczyłem z jakąś taką enigmą, czy z czymś tam. Nie, enigma to nie, bo to kurwa przecież nie kody żadna, nie nic. Bestiariusz. Coś na E, tylko teraz już wyjebało mi się z głowy, co to takiego było. W każdym bądź razie. Rzeczy parę tam dokonałem. Przejeżdżałem przez las. Jak na mnie wyskoczyło, kurwa, parę stworów 25 level, to od razu spierdzielałem, gdzie po prostu pieprz rośnie. Ale parę rzeczy tutaj rzeczywiście dałem radę, tak? Jakieś tam bagielce, czy jakieś tam, powiedzmy, rozbójnicy z 15 czy 12 levelem, to nie był dla mnie problem. Ulepszony kartacz posprzątał ich wszystkich. No ale z kolei, słuchajcie, trafiłem w to miejsce tutaj. Tak jebitnego potwora, kurwa, w tej grze jeszcze nie widziałem. Potężny naprawdę, jak mnie pierdolno, to od razu zabił jednym strzałem. Już tam więcej nie zawitałem. I ogólnie tereny są naprawdę, naprawdę niebezpieczne. Już tutaj na tych wyspach potwory mają naprawdę wysoki level. No i oczywiście tutaj mamy główne zadanko do wypełnienia, Yennefer odwiedzić. Ale zanim jeszcze tamto, to słuchajcie, w kolejnym odcineczku, takim prawowitym odcineczku Wiedźmina, zrobimy sobie inne zadanka, aniżeli z tą naszą Yennefer. Czyli odwiedzimy sobie naszego, słuchajcie, Jaskra, dotarłem do momentu, gdzie przyjdzie nam się z nim spotkać, jebaka odziedziczył, czy też dał radę jakkolwiek zdobyć na własność burdel. Tak jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia. No i oczywiście Lambert, spotkamy się z kolegą po fachu. Będzie można go zobaczyć, będzie można go zaobserwować, bardzo ogólnie przyzwoicie się on prezentuje. 12 punktów doświadczenia, naprawdę ubogie wynagrodzenie, jeżeli chodzi o doświadczenie za tego bazyliszka. Aczkolwiek walka też w sumie należała do jakichś najtrudniejszych. No i dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się, słuchajcie, to podobał. Już nic na naszym tutaj niebie nie będzie sobie swobodnie nakurwiało, przynajmniej nie w tej dzielnicy. Bazyliszek po prostu się wypierdolił z naszego to nieba. I to by było na tyle. Ocenić odpowiednio materiał. Nie róbcie tego, co ja z tymi eliksirami. Teraz w sumie trochę żałuję, bo taka pewna woń i aromat odświeżacza samochodowego unosi mi się z ryja. No, odcinek połączony może tak troszeczkę z challenge'em. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do następnego odcineczka. Czy to w świecie Wiedźmina, czy to w jakimś przeglądzie, czy to w kolejnym bestiariuszu. Trzymajcie się. Cześć.